Psalm 36. Przewodnikowi chóru, psalm Dawida, sługi Pańskiego. Występne podszepty ma bezbożny we wnętrzu serca swego. Nie ma bojaźni Bożej przed oczyma jego, bo schlebia sam sobie w oczach swoich, że nieprawość jego nie będzie wykryta i znienawidzona. Słowami ust jego są niegodziwość i fałsz. Nie chce być rozumnym i dobrze czynić. O niegodziwości myśli na łożu swoim, staje na niedobrej drodze, nie brzydzi się złem. Panie, łaska Twoja do niebios sięga, wierność Twoja aż do obłoków. Sprawiedliwość Twoja jak góry, Boże, prawo Twoje jak głębina niezmierna. Panie, pomagasz ludziom i zwierzętom. Jakże cenna jest łaska Twoja, Boże, przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł Twoich, nasycają się tłustością domu Twego, a strumieniem rozkoszy swoich upajasz ich, bo u Ciebie jest źródło życia, w światłości Twojej oglądamy światłość. Zachowaj łaskę swoją tym, którzy Cię znają, a sprawiedliwość swoją tym, którzy są prawego serca. Niech nie depcze mnie noga pyszałków i niech nie wypędza mnie ręka bezbożnych. Oto tam upadli złoczyńcy, zostali powaleni i nie mogą powstać. Człowiek w swoim życiu kieruje się albo Bożą prawdą, sprawiedliwością, miłością, albo kieruje się swoim egoizmem, nieprawością, podstępem. I te postawy Boże Słowo określa jako światłość albo ciemność. W pierwszej części tego psalmu Dawid, jak zwykle z własnego doświadczenia, opisuje takich ludzi, którzy są podstępni, którzy żyją w ciemności. Też w taki właśnie obrazowy sposób opisuje ich, że w ukryciu, bo są w ciemności. Ktoś, kto postępuje w ciemności, postępuje w ukryciu, potajemnie, knuje złe plany, na łożu swoim rozmyśla o złych rzeczach, aby je zrealizować, aby przechytrzyć sprawiedliwego, kogoś, kto jest uczciwy. No, taka jest postawa ludzi, którzy żyją w ciemności. Wyraźnie tacy ludzie są opisani właśnie w tym psalmie, w pierwszej części. Natomiast ludzie, którzy żyją w światłości, żyją otwartym życiem. Niczego nie muszą ukrywać. I w drugiej części tego psalmu całkiem inny klimat pojawia się w czytaniu, w słuchaniu tej treści, tej pieśni, bo jest mowa o Bożej sprawiedliwości. Jest mowa o Bożej łasce, o Bożej miłości. Jest mowa o tym, że Pan pomaga ludziom, nawet zwierzętom. Natomiast ludzie źli, podstępni, niegodziwi, krzywdzą siebie, krzywdzą innych, krzywdzą nawet zwierzęta i niszczą naturę, Boże stworzenie. Takim bardzo ważnym miejscem tego psalmu w treści jest wiersz 10. Jest tutaj mowa oczywiście o sprawiedliwych, o ludziach prawych, którzy wierzą w Boga, kierują się Jego zasadami w każdej dziedzinie życia. I mówi tak psalmista: w światłości Twojej oglądamy światłość. Jest to ciekawe stwierdzenie, bo w światłości jest wszystko jasne. I w ten sposób Dawid wyraża tutaj taką prawdę, że my nie mamy nic do ukrycia. W światłości oglądamy światłość, wszystko jest transparentne. Taki jest prawy człowiek, taki jest wierzący człowiek, który niczego nie musi ukrywać. Jego życie jest pełne światłości Jezusa Chrystusa. Sam Jezus powiedział: ja jestem światłością, a kto idzie za mną, nie będzie żył w ciemności, będzie miał światłość. W tym wierszu podwójnie jest użyte właśnie słowo światłość. W światłości oglądamy światłość. Wszystko jest jasne i światłość, która reprezentuje Bożą miłość, Boży pokój, radość, sprawiedliwość, nadzieję, cudowną wieczność, jaką mamy w Bogu, to jest dział sprawiedliwych.
Dobrze jest zwrócić uwagę na to, czy w każdej dziedzinie naszego życia, w każdym czasie możemy powiedzieć: tak, w Twojej światłości oglądam światłość, wszystko jest jasne, wszystko jest prawe, czyste, święte. Bo nie chodzi tutaj o życie tylko Kościoła w formie przebywania na nabożeństwie, ale życie Kościoła w formie przebywania wszędzie tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie mieszkamy, tam, gdzie pracujemy, gdzie mamy kontakty z innymi. W światłości Twojej oglądajmy światłość, światłość Pana, Boga w nas. Pan Jezus powiedział taką ważną rzecz odnośnie światłości w Ewangelii Jana w 3 rozdziale. Światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że jego uczynki dokonane są w Bogu. I taka jest duchowa rzeczywistość, w której żyjemy. Ludzie, którzy żyją w ciemności, ukrywają się, knują różne podstępne plany, po prostu, żeby swoje egoistyczne jakieś pobudki zaspokoić. I tacy ludzie nie zbliżają się do światłości. Czują dyskomfort, kiedy przebywają w światłości, dlatego że uczynki są ich wtedy ujawnione. Ale kiedy my żyjemy w światłości, to lgną do nas ludzie, którzy pragną tej światłości, którzy chcą żyć w światłości, w Bożej miłości, w Bożej prawdzie i sprawiedliwości. Ludzie niewierzący, ludzie, którzy nie chcą zmienić swojego życia, nie będą do nas lgnąć. I możemy zadać sobie pytanie, z kim mamy przyjaźnie zawiązane, z kim mamy bliskie kontakty. Jeżeli są to ludzie tego świata, którzy pragną Bożej miłości, prawdy, upamiętania, chwała Bogu, ale jeżeli w naszym otoczeniu dobrze czują się bezbożni, szydercy, ludzie, którzy depczą Boże prawdy, Bożą łaskę i sprawiedliwość, to coś jest nie tak. Światłość z ciemnością nie ma nic wspólnego. Światłość zawsze usuwa ciemność. Jest taka zasada, to jest w zasadzie też test, który możemy sobie przeprowadzić, jeżeli żyjemy w światłości, to też będą lgnąć do nas ludzie, którzy pragną tej światłości. Ale ludzie, którzy cały czas chcą w uparciu swoim żyć w ciemności, w grzechach swoich, nie będą tacy ludzie mieli z nami wspólnego działu. Nie będą mieli wspólnego języka z nami. W innym miejscu jest napisane, cóż ma wspólnego sprawiedliwy z bezbożnym. Przez ten psalm chciałbym zachęcić nas do takiego uczciwego spojrzenia na siebie i przyjścia do Chrystusa i powiedzieć, Panie, czy wszystko w moim życiu jest objęte Twoją światłością? Czy mogę powiedzieć, że tak, w Twojej światłości oglądam Twoją światłość w moim życiu osobiście? Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że Ty stałeś się światłością dla tego świata. Stałeś się światłością dla mnie, abym nie chodził w ciemności, aby wszystko w moim życiu było jasne, czyste, transparentne, abym niczego nigdy nie musiał ukrywać, abym zawsze o wszystkim potrafił powiedzieć, co robiłem, gdzie byłem, co mówiłem, jak myślałem. We wszystkim Ty bądź uwielbiony w moim życiu jako światłość mojego serca. Amen.